Jest to akcja Ministerstwa i Związku Piłki Ręcznej w Polsce, szczepiorniak na Orlikach. Zawody rozgrywane są na obiektach otwartych. Jest bardzo duże zainteresowanie tą imprezą. W samym województwie mazowieckim zgłoszonych mieliśmy prawie 100 zespołów. Tu jest finał. W finale startuje po 8 zespołów. Dziewcząt, 8 zespołów chłopców i po jednej zespole z każdej kategorii awansuje na szczebel centralny, który odbędzie się w Katowicach w tym roku. Muszę powiedzieć, że są niespodzianki, bo w tym cyklu turniejów startują takie zespoły, które w ogóle nie występują w żadnych ligach, w miejscowości, których trudno znaleźć na mapie i nieraz nawet wygrywają z czołowymi drużynami, które nawet Mistrzostwo Polskie zdobywają. No tutaj jest przykład, że najlepszy zespół, który powinien być szkoła z Ciechanowa, przegrała mecz z niżej notowaną dużo zespołem. Także to rozwija miejscowości, które dotychczas nie grały. A mamy przykłady teraz dobrego poziomu piłki ręcznej polskiej i wszędzie chcą grać. No baza sportowa legionowska jest bardzo dobra. Po pierwsze hala, oprócz tego kilka hal mniejszych, gdzie rozgrywki na przykład młodzików innych się odbywają. Są Orliki, boiska otwarte, bo tu dzisiaj gramy na dwóch boiskach, tutaj i na Królowej Jadwigi. Także mają bardzo dobrą wagę. No jeszcze w innych szkołach też mamy. Jest blisko Wieliszew, także jest na czym grać, żeby tylko jednak te zespoły chciały grać. Myślę, że będzie reaktywacja zespołów do ligi, będą zgłoszone nowe, bo już takie słuchy do mnie dochodzą. Gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy również wszystkim